Witam w szerokich odłętach gier indie. Ja nazywam się Kajot, a dzisiaj będzie kolejna gra, oczywiście indie. Tym razem jest to Backpack Battle. I to jest taki mały wyjątek od tego, co zwykle pokazuję, bo to jest gra chyba na razie przynajmniej w wersji demo. Gra bardziej multiplayer, no bo gra polega na tym, jak ktoś już zapoznał się z moim filmem o Backpack Hero, to jest nie wiem co było pierwsze, więc nie oceniam. A ta gra polega po prostu na zarządzaniu naszym plecakiem, tylko że w tym przypadku mamy tylko obracanie rzeczami i tak dalej, a w Backpack Hero było jeszcze zarządzanie energią, niczym w jakiejś turówce. I to mi się podoba, że na przykład możemy już nawet w lobby sobie po prostu poprzemieszać, jakbyśmy chcieli mieć rzeczy. Tylko szkoda, że nie można na przykład, jak możemy tutaj plecaki sobie umieścić jak chcemy, tylko że nie możemy, jak jest wypełniony ten plecak. A dobra, taką podstawową rzecz na razie mamy tylko dwie klasy. To jest klasa żniwiarza. Ona bardziej jest na razie, bo każdy sobie przemysł możemy obracać i tak dalej. I każdy plecak ma jakieś atrybuty. W przypadku rangerki on ma 6 slotów i ona więcej ma slotów początkowych niż żniwiarka, ale żniwiarka ma lepszy początkowy ten plecak. Ale byłem tak, rangerka ma plecak, który zwiększa szansę na kryta, więc to jest bardziej taka procentowa szansa. Więc jeżeli byśmy chcieli jakieś buildy pod kryta, to jest spoko. A to żniwiarz ma dużo lepszy plecak i z dużo lepszym itemem zaczyna, że ma szansę na wywołanie trucizny. To jest taki modifier, który po prostu będzie zadawał obrażenia w czasie, tak? A dobra, przejdźmy do gry, bo oczywiście jeszcze ma jedno złoto więcej. Przejdźmy teraz do gry, to będzie moje pierwsze podejście, więc pewnie się szybko zakończy, ale jedziemy od razu na rankedy, bo czemu mam grać nie na rankedach. Dobra, co bym chciał sobie jakieś banany, może zobaczmy. Co 5 sekund odhiluje mi 3 życia i 1 staminy. I jako, że to jest... szybciej się triggeruje za każdy typ żarcia. Czyli moglibyśmy iść jakiś build pod żarcie, a to mi daje szczęście. Większe szanse na trafienie o 5%. Spoko. Mam na razie 5 staminy, mam słabe zużycie go, więc przydałoby mi się jakiś damage. Okej, okay, patelnia daje więcej obrażeń za każde jedzenie, do którego przylega. To możemy kupić. Będzie jedno przyleganie. Tak, mogę zrotować. Co dalej? To są dżemy jakieś, ta? Tu jest pod... Spajki nie będę chciał iść, to pod blinda. Okej. Okay. Wiem, że są jeszcze jakieś recepty w tej grze. Właśnie, które możemy sobie odblokować. Na dwie klasy. Ale musimy je znaleźć. Oczywiście, niektóre kojarzę, jak patrzyłem. Właśnie na inne gameplaye. O, plecak kupujemy od EA, ale plecak sobie zarezerwuję, żeby mieć lepsze rzeczy. Świnka value. O, będzie pierwszy, możemy świnkę walnąć. Absorb. Co to mi da stone? A, po prostu rzucenie, ta? Dobra. I chyba nie będę kupował kamienia i zaczynamy pierwszą walkę, jedziemy. Ustawić sobie prędkość na razie na 1,5, na 2,5. Czyli jak to działa? To zadaje mi jedno obrażenie, a to mnie leczy, a ty nie masz żadnego ataku, tak? Czyli ty masz jakiś taki bardziej, ta osoba miała jakoś bardziej taki defensywny build, tak? Dobra. Dobra, kupimy sobie zarezerwowany plecak na przyszłość. Co to jest? Miotła, tak? Co daje mi miotło? Okej. Okay. Daj 1 many za przynajmniej... Okej, okay, dobra. I ty się z czymś łączysz niby, ta? Dobra. Czyli co 3 sekundy dostajesz 3... co 4 sekundy dostajesz 3 pancerza, 30% szans na usunięcie wampiryzmu, by ktoś grał pod wampiryzm. I to jest żarcie. I żarcie lubię.
Niech się mi kombuje na razie, dobra. Pewnie zaraz będę musiał jakoś przelosować. Nie chcę od ciebie tipów. Drugą patelnię chyba nie będę brał, więc idziemy dalej. O, kolejny plecak. Świetnie, dobra. I to na razie tyle. Idziemy bardziej pod... miejsce. Co ty masz? Masz świnie? Z lakiem, tak samo jak ja. Masz banana i masz miecz. Ale ja już widzę, że mam lepszy build. Bo się leczę. To daj mi pancerz, szybciej się działa. Mam dwa zwycięstwa. Dobrze idzie, w sumie. Kolejna świnka. Dobra, jedziemy, świnkę kolejną. To tylko przemieszczę tutaj. Whitstone, ok. To Chaos Sword, ok. I będę miał teraz duże zużycie staminy, niestety. Dobra, to chyba będę musiał jakoś chillować jeszcze, czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy, jak się ze staminą. Dobra. A ta, widzę, staminami. Ale nie mam jakiegoś braku jeszcze staminy. Na razie mój build daje sobie radę. O, kolejny ten. Okej. Debuff. To jest do clearowania debuffów. Kolejny bug. Czy mi się chce jakoś ustawiać to lepiej? Nie, na razie nie. To jest w sumie spoko. I to powinienem już chyba zacząć lepiej ustawiać, ale jeszcze chyba nie. A mogę lepszego Hero Sworda mogę stworzyć, dobra. Kupuj, będziesz miał lepszą broń. Nie wiem, czy mi się to coś da. Ale odblokujemy sobie pierwszy schemat, żebyście widzieli i mogli sobie patrzeć. O, tu już jest druga postać, ta dobra. Masz łopatę, tu masz jakiegoś poiza. Ale dobrze, że ten masz, zmniejszasz mi celność i wolniej będę atakował, ta? Ale na początku wszystko jest wygrane. O! Co robi Hero Sword? Epicki, tak? A, czyli po prostu inne wyposażenia będą więcej bić. Gubert. Afektywujesz, czyli muszę 5 razy jakiś przedmiot musi się aktywować, żebyś dostał, leczonko. No co, może jakiś pancerz? Zaczniemy. Ale to może przesunę wtedy. To jakiś pancerz, co? Pancerz, dwie świnki, jedziemy dobrze. Healing chyba nie trzeba mi. Dawaj kolejny plecak. I co chcę? Chyba nic z tego nie chcę. Dobra. Będę miał 45 pancerza na początek. Pewnie muszę jakoś tym ulepszyć ten pancerz. Co to jest za hełm? Przez 3 sekundy mniej, o 25% mniejsze obrażenia. Fajne. Ale nie, widzę, że stamina... średnio. I ty się też dobrze leczysz. Pierwsza przegrana? Nie, ledwo, ledwo. Muszę coś z tą staminą zrobić.
O, miecz o jakiś. Legendarny miecz, dobra. 1,5 masz staminę? Ale patelnię chyba zacznę chyba już powoli usuwać. Dagger. O, druga koniczyna, dobra. A to będzie musiał przelosować znowu. Move 2. Okej, do usuwania buffów z przeciwnika, ale to nie. Włócznia, o, włócznia fajna. Mi się zdaje, że będzie. No tak, zapomniałem, że... Dobra, wywal tego. Bierz włócznie, wywal. I usuwaj wszystko od nowa. Dobra, świnki koło siebie chcę mieć. Gdzieś tak, żeby... No, może być u góry. Dobra, czyli ta się ulepszy. To pancerz pójdzie tu. I włócznia, jak najwięcej chciałbyś mieć włócznią, tak? Dobra, włócznią byś chciałbyś mieć jak najwięcej. Co mi daje to więcej? To mi chyba da więcej, bo to będzie mi przebijać pancerz. A miecz da mi 2 do obrażeń, więc spoko, dobra. Marchewka. Marchewka do niczego. I tu mi brakuje 2. I co mógł, tu mógł niby coś wciągnąć? Nic z tego nie pasuje. Dobra, idziemy dalej. Kolejny bug, no to muszę kupić. Teoretycznie mógłbym jeszcze lepiej to zrobić. I totalnie podwłócznie zagrać już. Dobra. Tak, żeby lepiej się tego nie dało. Ale chciałem też dać miecz, żeby miał kryta jakiegoś, co? I ten miecz może sobie tak stać. Banan będzie na środku, żeby boostował mi cebulę, to regenerację, pancerz, świnka. U góry, ale ciągle za dużo miejsca, więc mogę się tak bawić. Dobra, zaczynamy kolejną walkę. Powinienem wygrać przez tą włócznię, bo będę przebijał pancerz, jakby ktoś miał. No i teraz ze staminą jest dobrze. I przebijasz pancerz, dobra. 30, a ja tutaj dobrze powinienem lepsze leczenie mieć na razie sobie jeszcze znaleźć. Czy to będzie pierwsza wygrana? Pierwsza gra, pierwsza wygrana? O, świnia ulepszona, ta dobra. Porównanie do zwykłej świni, co daje mi ta lepsza. Okej. Okay. Daj 2 szczęścia. Okej, okay, dobra, świetnie, dobra, dobra. To jest pod szczęście? Nie, jakiś miałem przedmiot pod szczęście chyba. A, miałem ten. Miałem... marchewkę. Ja tylko ty mam, to mam pod szczęście, dobra. To świnia może sobie być gdzieś, gdziekolwiek chyba. Tak, żeby było ładnie. Na razie, dobra. Co tutaj mam? Jakieś podklasy, tak? Więcej. Gain. Absorb one damage, bo jest tak. Czyli to jest pod laka. To jest pod jakieś pasywki. Pasywne bonusy. A to...
Za każdy spike dostajesz jeden. To no chyba muszę mieć... od Huntera. I w sumie idealnie. To się kombujesz z czym? Z czym ty się kombujesz? Nie kombujesz się z tym też nie. No to tylko szczęście zależy ci na tym. Dobrze, czyli dobrze jestem ustawiony, dobra. Mam jeszcze 18 golda. O, kolejne szczęście do kolejnej świni będzie. Dobra. Podlaka? Będziemy, zrobimy sobie build podlaka. To jest dobre, by było też podlaka. Rękawiczki niby mógłbym kupić. Nie, dawaj dalej. O, belt na potki. Potek żadnych nie mam, ale moje się przyda. O kurde, nieźle. Chciałem jakiś ten. On hit. Spokojnie pode mnie. Potki nie. Dobra, rolujemy dalej. O, mam sporo żarcia, to budujemy build pod żarcie, tak? Ale spajki, to spajki nie. Niech będzie. Tak. Spajki, niech będą. Chciwy jestem. Dobra, idziemy. Muszę sobie jakoś ulepszyć ten pancerz, bo na pewno się da. Tylko czym? Mam spajki, buffy. Dobrze jedzie, dobrze daje. Nie mam problemów ze staminą. No, oczywiście kolejna... kolejny plecak. Co daje te plecaki? 10% szybciej, no to... wiemy co robić. To akurat się nie triggeruje szybciej. Aha. Oczywiście. Denerwujące jest to, że nie mogę tak sobie po prostu przesunąć tego. Dobra. Włócznie miałem tutaj. Miecz się też będzie szybciej triggerował i dobrze. Kolejny miecz. Aha. No strasznie dużo staminy, ja to nie mam tak, tak dużo. Many mógłbym pod manę iść, tak? No bugi, no ale co z tymi bugami zrobię, no? Chciwy jestem. Potka pierwsza. Pierwsza potka... Whetstone nie. Jestem strasznie chciwy na te... Mógłbym tutaj w sumie drugą włócznię sobie załatwić jakoś. Bo duże miejsce mam na to. I pod przybicie pancerza. No to oni mają pełne bugi, a ja mam... połowie puste. Ale ciągle wygrywam, bo jakiś... strasznie OP build może stworzyłem, nawet nie mam OP... Dobra, kolejny pancerz będzie już, to... ...55 pancerza, 2 regeneracji, holy. I czyszczy... pancerz, dobra, dobra. I to tylko...
Święty jakiś, dobra. No i oczywiście jak dwa kosztuje, no to kupię, no. No i wiem, co sobie zarezerwuję. Na następną, może to jeszcze? One... Aha. Ale po co mi tyle laka? Muszę znaleźć jakąś broń pod laka. Mam nadzieję, że odblokowałem dwie recepty. Na Rangerze... Ranger ma świnki, a Reaper nie ma świnek. To ciekawe. Dobra, jedziemy do końca. Wysoki ranking będzie, jak no... Dobra, co ty jesteś? Masz jakiś... Ale masz źle umieszczoną włócznię, ale chyba to wygry... przegram chyba to. No, masz za duży damage masz, dobra. A, to do świnką się kombuje, dobra. Okej, okay, teraz jest lepiej. Dwa damage'a, nie no. Jakby połączyć... O, tak. Wtedy... Jakoś tak. W sumie mogę wyżej dać pancerze, znaczy niżej pancerze dać. To wystarczy, żeby nie tutaj dawać. O, kolejny ten. Świnka. I to. A jeszcze ten, muszę pancerz tak umieścić, w tą stronę. Bo on mu daje każdej... Dwa regeneracji za każdy holi, dobra. Nie, tutaj. To. Mam trzy tego, dobra. Dobra. Clean 100 i heal 8. Książka jest spoko, tylko nie używam many, to jest problem. Dobra, lecimy dalej, tak, nic nie kupię. Dobra, to pod spajki grasz i chcesz... A chyba dlatego przegrałem, bo... Ta, za dużo staminy wykorzystuję. Dobra, świnki mogą sobie być na górze. Stamina. Muszę zrezygnować z jakiejś broni w takim razie. 5, 9. Chyba z Hero Sworda. O, stamina idealnie. Ale coś jeszcze muszę zrobić. Damage'a, znaczy broni mi nie trzeba. Na razie przynajmniej. To sobie zarezerwuję. Whetstone. I buggy. To chciwość moją przegram zapewne. Okej. Okay. I wydajecie. Tak, dobra. I powinienem teraz dać chyba radę. No tak. I to mam miejsce na tą tarczę. Jedziemy. Zarezerwowane, dobra.
Zobaczymy, jak teraz jest ze staminą. 104 pancerza. Ciągle za tego? Ale wygrałem teraz. Czyli tamten miecz to już na pewno jest overkill. Dobra. Absorby. Idziesz do... Tutaj, dobra. Czyli to mogę sprzedać równie dobrze. Co mi to daje? To jest broń, to broń nie chcę. Drugi pancerz, może drugi banan. Strong Heroic Potion. Okej, to i tak będzie moja ostatnia gra. Okej, jedziemy. Jak teraz stracę staminę? O, dużo, dużo mam pancerza. 10 laka. Ale już nie znalazłem żadnej rzeczy chyba pod laka, takiej mocnej, poza karotem moim. Ranking. No może, ile mamy materiału? 26 minut, to możemy jeszcze spróbować. Nie, zrobimy sobie taki króciutki dzisiaj. Już myślałem, żeby nie zrobić. Zrobimy sobie taki króciutki dzisiaj materiał, 26-minutowy to krótki oczywiście. I mamy rangę 46 w brązie. Potem pewnie jakieś srebro, złoto, diament, platyna, coś w tym rodzaju. Standard. Czy tylko zobaczę, to przychodzi takie? Takie ustawienie to przychodzi, spoko, dobra. Dobra, przejdźmy do tego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem Kajot, a to była gra multiplayer o nazwie Backpack Battles. Ciekawe by było, jakby... ciekawe by było, jakby na przykład weszła jakaś kampania, ale może po prostu to jest taki typ gry, że głównie multi. To możemy sobie, nie pokazałem tego, to możemy sobie jeszcze zmieniać skiny postaci. No oczywiście na nią kliknąć. Jak ktoś takie lubi się takie rzeczy powiedzieć. A gra jest bardzo przyjemna do grania i mi się zdaje, że może być bardzo uzależniająca dla osób, które lubią takie typu gry. Dlatego szczerze polecam się zapoznać, bo jest za darmo na Steamie. Jeszcze raz, ja byłem Kajot i widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa!